Dzień dobry Państwu, nazywam się Jacek Bednarek. Wspólnie z telewizją TVT mam przyjemność zaprosić Państwa do nowego programu sportowego, który na nowo przybliży albo przypomni nam sukcesy śląskich sportowców. Górny Śląsk kojarzy nam się z węglem, kojarzy nam się z przemysłem, kojarzy nam się również z etosem pracy. Przedstawicielami etosu pracy są również nasi śląscy sportowcy. Śląsk jako obszarowo małe województwo, ale bardzo ludne, zawsze odgrywał i przynosił, dodawał polskiemu sportu wiele sukcesów. My nie możemy mówić nawet, że o gwiazdach, ale o całym gwiazdozbiorze. Stąd tytuł programu Gwiazdozbiór Śląskiego Sportu. Dziś w studio mam przyjemność gościć legendarnego bramkarza reprezentacji Polski oraz Górnika Zabrze, pana Huberta Koskę. Oczywiście mistrza olimpijskiego. Witam, panie Hubercie. Dzień dobry, witam. Proszę mi powiedzieć, jak to z tym farożem było? Właściwie, wie pan, ja nigdy nie miałem wspólnego nic, powiedzmy, ze studiami teologicznymi, tak jak Włodek Lubański w swojej książce napisał, wie pan, że mimo, że graliśmy kupę lat razem, to Włodek Lubański doskonale wiedział, wie pan, że ja studiowałem na Politechnice Śląskiej, na Wydziale Górniczym i z teologią nie miałem nic wspólnego, to nie wiem, w jaki sposób to dotarło tam do tej książki. Jest tam akapit, wie pan, że ja takie jakieś studia teologiczne miałem za sobą. No niestety to nie jest prawdą, aczkolwiek ja się tego bym nie wstydził, gdybym takie studia odbył, wie pan, bo ja należę do tych Ślązaków. Jak jesteśmy przy studiach, tak, to jednym z moich pytań właśnie jest temat pana edukacji i wiem, że pan lubił się uczyć. Skończył pan Politechnikę Gliwicką. Dlaczego? Wydział Górnictwa, tak? Dlaczego Wydział taki wydział? Wydział Górnictwa. Znaczy to było, wie pan, ja w ogóle pochodzę z bardzo biednej rodziny. Jak większość Ślązaków. Jak większość Ślązaków, wie pan, ale jak ja tak porównuję, wie pan, tych moich przyjaciół, którymi ja w chwili obecnej żyję, bo wróciłem na stare śmiecie, wie pan, po 40 latach pobytu w Zabrzu. Znów teraz 20 lat mieszkam w Markowicach, gdzie się urodziłem, gdzie się wychowałem. To różnie bywało. Byli tacy, którzy, wie pan, oczywiście po wojnie nikomu się nie przelewało. Mm. Ale mojej matce, wie pan, i za to ja podziwiałem moją matkę, wie pan, ona wychowała. Myśmy mieli trzech braci, nas było, wie pan, po wojnie w 1945 roku ja miałem 5 lat. Najmłodszy brat miał 2 lata, najstarszy miał 8 lat i wie pan, i matka nie miała pracy, wie pan, i tak dalej. Jak ona to zrobiła, że ona nas wychowała, to do dzisiaj sobie nie potrafię odpowiedzieć. Oczywiście matka już 20 lat znów nie żyje, ale ją ogromnie mile wspominam jako człowieka, który no to temu podołał, wie pan, i to, że ja mogłem studiować, wie pan, to mam do zawdzięczenia w 90%, znaczy w 100% właściwie mojej matce, która w jakiś sposób wychowała mnie w ten sposób, że ja rzeczywiście lubiłem się uczyć, wie pan. Dla mnie były dwie takie drogi, to pierwsze to był sport, to właściwie ja uprawiałem tam, gdzie coś można było uprawiać, to ja uprawiałem. Tak nawiasem, jak już mówimy, że pierwszy sport, zaczął pan od piłki nożnej, czy były jakieś wcześniej inne dyscypliny? To znaczy, wie pan, myśmy po wojnie, tak już mówiłem, ja po wojnie miałem 5 lat, to nie chcę tutaj mówić o moim życiu takim prywatnym, wie pan, to po wojnie Rosjanie wypalili nam dom, straciliśmy wszystko, wie pan, mieszkaliśmy w jednym pokoju 6 osób. Moi bracia, matka i dziadkowie w jednym pokoju, bez wody, bez ubikacji, wie pan, no to formą
wychowania to była ulica. Myśmy przychodzili, ja przychodziłem ze szkoły, wie pan, zacząłem chodzić w 1947 roku do szkoły podstawowej w Markowicach. To no wie pan, w jednym pokoju, jak 6 osób mieszka, no to każdy chciał się jak najszybciej wydostać z tego pokoju i na ulicę, i tam, gdzie co się grało, to wie pan, co moi koledzy grali, jak była piłka, ktoś miał jakąś piłkę, bo to był problem. Po wojnie nikt nic nie miał, wie pan, to była cała historia. Ja pamiętam, ja pierwszą moją piłkę, którą ja sobie zrobiłem sam, to był taki stał koło nas niedaleko spalony czołg, to wyciąłem taki kawał gumy z tych, na tym ciągniku tego czołgu i z tego nożem tam wyciąłem taką okrągłą niby piłkę i tą piłką żeśmy grali, wie pan, także. No to, ale to, wie pan, piłka nożna była, bo to dużo nie trzeba było. Trzeba było, wie pan, jak nie było piłki okrągłej, no to, wie pan, to była szmacianka coś, jakaś, wie pan. Się, coś, co przypominało piłkę. I myśmy kopali, wie pan, także piłka, ale oprócz tego, wie pan, zimą jeździłem na łyżwach, na nartach nie jeździłem, bo nie miałem nart. Uprawialiśmy, wie pan, w świetlicy ping-pong, wie pan. Byłem później przez jeden rok mistrzem powiatu raciborskiego w ping-pongu, wie pan, także ja uprawiałem wszystkie sporty takie, które można było uprawiać. Jak zacząłem chodzić do liceum ogólnokształcącego, tutaj pierwszego liceum w Raciborzu, mieliśmy takiego nauczyciela, który był fanatykiem koszykówki, stworzył drużynę koszykówki, no to wszystkich tych uzdolnionych ruchowo, ja do nich należałem, no to grałem przez chyba 4 lata, tak jak chodziłem do tego liceum, wie pan, to grałem w koszykówkę też, wie pan. Bardzo mi się ta dyscyplina podobała, ale piłka nożna była numer jeden. To. 50. rok, zaczyna pan treningi w LZS Markowice, później przechodzi pan w 58. roku już do Unii Racibórz. A w 1960 roku zostaje pan piłkarzem Górnika Zabrze. Jak do tego doszło? Czy idąc do Zabrza, było to już dla pana, było to dla pana ogromnym sukcesem, samo przejście? To znaczy, wie pan, ja jak tak wspominam ten okres, kiedy ja właśnie tak pan tutaj rzeczywiście wspominał, przede wszystkim grałem tu na początku w tym LZS-ie Markowice. Tak. To jest jasna sprawa. Wszyscy, którzy się wychowali w Markowicach, wie pan, graliśmy tam. I tak się akurat składało, złożyło, że mieliśmy niezłą drużynę w tych latach, w których ja grałem, wie pan, że myśmy walczyli o wejście do A-klasy. Mhm. A-klasa wtedy, wie pan, to nie jest ta A-klasa, która jest w chwili obecnej, wie pan. Wtedy A-klasa to była praktycznie trzecia klasa rozrywkowa. Była pierwsza liga, była druga liga. Niektórych województwach, między innymi województwo śląskie, ale Raciborz nie był województwem śląskim, tylko był województwem opolskim, wie pan. To tam już trzeciej ligi nie było. Była śląska liga, była trzecią ligę miało województwo wrocławskie, zielonogórskie i właśnie opolskie tam wchodziło, potem wielkopolskie, była warszawskie, coś. Cztery grupy były trzecioligowe, a potem już była klasa. Czyli to była praktycznie w Polsce, to była trzecia klasa rozgrywkowa. Czyli to było, wie pan, jak się już do A-klasy weszło, to się już grało na tym wyższym poziomie, wie pan. I myśmy grali takie spotkanie o wejście, myśmy nie weszli, przegraliśmy to spotkanie, wie pan. I po tym meczu od tego czasu zaczęła się moja historia ze sędziami, wie pan. Tam w tym meczu poznałem po raz pierwszy, wie pan, co to są sędziowie piłkarscy, wie pan, także ja miałem strasznie dużo problemów z tymi sędziami piłkarskimi, wie pan, i to nie tylko to się toczyło w czasie mojej kariery, ale później również w okresie mojej pracy trenerskiej. Do tego wrócimy teraz. Tak, i Markowice, wie pan, po tym meczu się rozpadły, wie pan. Mhm. No ja i co, zaczyna to, pan grę? To był 57 rok, wie pan, to myśmy grali o wejście do tej A-klasy, pamiętam jak gdzieś z takim RKS-em Sławięcice, wie pan, kibice tego... Sławięcice spod Kędzierzyna. Spod Kędzierzyna, dokładnie.
I po tym meczu tego sędziego zbili, wie pan, złamali mu tam jakieś żebra, wie pan, i tak się akurat złożyło, że on, wie pan, wskazał również na mnie. Ja wtedy nie grałem na bramce, ja grałem wtedy jako środkowy napastnik. Czyli nie od samego początku był pan bramkarzem? Nie, ja grałem, przeważnie grałem w polu, wie pan, to tak, każdy chciał zdobywać bramki, wie pan. A ponieważ miałem, na tyle byłem uzdolniony, że tych bramek strzelałem sporo, więc grałem w tym napadzie, ale w wielu, wielu meczach to bramkarz nie przyszedł, wie pana, ponieważ grałem w koszykówkę, więc miałem tam względnie dobry chwyt, to mi Huber idzie do bramki, no to ja grałem w bramce. I w 56 roku Unia, w 57 roku Unia weszła do drugiej ligi. Nie? I Unia Racibórz. Unia Racibórz weszła do drugiej ligi, wie pan, no to już druga liga, no to wie pan, wtedy była pierwsza liga, 12 zespołów i 12 zespołów w drugiej lidze, wie pan. To dokładnie, dodajmy tutaj, że pierwsza liga to dzisiejsza Ekstraklasa, a druga liga to dzisiejsza pierwsza wie pan, liga. Jak ze mną pan będzie rozmawiał, to my zostaniemy przy tej terminologii. Pierwsza liga pierwsza to liga, jest pierwsza oczywiście. Liga, wie pan, druga liga to jest druga liga. Jak ja czytam tą ekstraklasę, bo to w tej chwili, wie pan, jak Niemcy mają Bundesligę, to my musimy mieć ekstraklasę, wie pan. Gwoli to, ale nie, każdy mówi, grał w pierwszej lidze, to się okazuje, teraz gra w drugiej lidze, tak wie jest. Pan. I to zostańmy przy tej terminologii. Pierwsza liga to jest najwyższa klasa, liga. Druga liga tu to jest I wie pan, ta Unia Racibórz weszła do drugiej ligi i po trzech meczach im się stracił bramkarz. Wie pan, oni tu mieli takiego bramkarza gdzieś tam spod Krakowa, wie pan, i ten bramkarz, do dzisiaj nikt nie wie, dlaczego ten bramkarz się stracił, wie pan, był taki Lewicki, się nazywał, dwa mecze grał, czy trzy mecze i stracił się. I oni, wie pan, szukali bramkarza. I oni zrobili nabór, wie pan, w Trybunie Opolskiej, to jest tak, to była taka trybuna robotnicza, czy Trybuna Ludu, tutaj na województwo opolskie. Kto się czuje na siłach, niech przyjdzie, wie pan, niech spróbuje grać, niech spróbuje, powiedzmy, zastąpić tego Lewickiego. I moi koledzy z liceum mówili, Huber, idź tam, ty to wygrasz. Ja pół roku nie trenowałem. Mhm. Wie pan, ja pół roku nie trenowałem w ogóle. Ja mówię, gdzie ja pójdę tam do drugiej ligi, ja gram w B-klasie, a tu mam grać w drugiej lidze. Ale oni mnie zaciągnęli tam na trening, taki tam przyszło chyba 20 bramkarzy z tego tutaj powiatu raciborskiego. I tak się akurat złożyło, wie pan, że tam trenerem wtedy był, notabene były piłkarz Górnika Radlin, taki Wilhelm Wilczek. Ale to z lat, krótko po wojnie on grał tutaj. W Górniku Radlin. Górnik Radlin też kiedyś był. To była najlepsza drużyna górnicza wtedy w Polsce, wie pan. To nie Górnik Zabrze miał być tym górniczym klubem, tylko Górnik Radlin. Tylko oni nie wyrazili zgody, wie pan. To jest odrębny temat. Ja właśnie tutaj opowiadałem, jak jechałem na to spotkanie, wie pan. Jak miałem 10 lat, to jeździłem tutaj na Górnika Radlin. Do Radlina na mecze, wie pan, i tych wszystkich zawodników, Dybały, wie pan, Budnego, Bożka i tak dalej, to ja wszystkie jeszcze w tej chwili pamiętam. To były lata 50, jak oni grali. Mm-hmm. Zrobili raz chyba wicemistrzostwo Polski. No i tak się złożyło, wie pan, że ten Wilczek na mnie postawił, wie pan, i w poniedziałek byłem na treningu próbnym, a w niedzielę grałem pierwsze spotkanie drugoligowe ze Stalą Mielec, pamiętam jak dziś, to było pierwsze moje spotkanie. I tak przez 3 lata, później zrobiłem maturę, wie pan, dostałem się na uczelnię, na Politechnikę, wie pan, śląską. Jak ja teraz słyszę, wie pan, że wszyscy piłkarze studiują, no rzeczywiście, tak studiują, bo studiują w tej chwili rzeczywiście. Ale w tej chwili, wie pan, to i w Raciborzu są 3 uczelnie wyższe, wie pan. Wtedy na całym województwie katowickim to były 3 uczelnie. To była Politechnika Śląska, to była Akademia Medyczna w Zabrzu, to była Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Katowicach i było jeszcze konserwatorium, ale konserwatorium to było dla muzyków, tych uzdolnionych, powiedzmy tam na pianinie umiał grać, na fortepianie, to było dla wybitnych, powiedzmy, uzdolnionych muzycznie ludzi. Natomiast uczelnie, gdzie normalnie się studiowało, to na województwie katowickim były 3 uczelnie, wie pan, tam wtedy dostać się na tę uczelnię, ja pamiętam, nas starało się na wydział górniczy, było chyba 1500 kandydatów, wie pan, a miejsc było 120, także... Czyli 10%.
Także było to, wie pan, ten egzamin, ale ja tak mówiłem, wie pan, pierwsza rzecz to był sport, a potem drugie to była szkoła, wie pan. W moim wypadku to ja mogę powiedzieć śmiało, wie pan, że szkoła stała może na pierwszym ja myślę, miejscu, że to trzeba tak podejść do tego. Ja też mam córkę, która trenuje oszczep, ale w chwili obecnej studentka AWF-u w Katowicach, ale też jej zawsze mówię, po pierwsze szkoła, a po drugie sport. Moi rodzice też tak mówili, mój tata znaczy, też mnie mówił. Mnie nie potrzebowali, bo nie miał też kto mnie gonić, wie pan, do nauki. Ja po prostu lubiłem się uczyć. Sam się pan lubił. Ja się po prostu... Miałem babcię jeszcze, wie pan, która była wybitnie, ona nie miała żadnej szkoły skończonej, oprócz szkoły podstawowej oczywiście, prawda. Ale to, co ona umiała, wie pan, to... Ona mnie właściwie tak, ten bakcyl zaszczepiła, wie pan, do nauki. Nauki. 301 meczów, 222 w pierwszej lidze. Mówimy o Górniku Zabrze. 8 tytułów mistrza Polski, 6 pucharów Polski. To znaczy, wie pan, z tymi mistrzami Polski to troszeczkę jest... Ja nie wiedziałem, wie pan, że ja mam największą liczbę zdobytych tytułów mistrza Polski przez długie lata, wie pan. Mhm. Bo ja jeszcze zrobiłem 3 razy mistrzostwo Polski potem jako trener, wie pan. Jak prowadziłem zespoły trenerskie, wie pan, znaczy jako trener prowadziłem zespoły piłkarskie, O to będę pytał. No to jeszcze zrobiłem dodatkowo 3, czyli trzy razy. Wie pan, czyli jeżeli dołożymy, wie pan, te tytuły, które zdobyłem jako piłkarz, jako trener, to mam ich 11. 2 razy z Górnikiem i raz z Szombierkami, tak? Wie pan, także drugiego takiego nie ma. Erwin Wilczek ma więcej zdobytych tytułów mistrzostwa jako mistrz Polski, jako piłkarz. 9 razy, on rok dłużej grał ode mnie. Właściwie rok wcześniej przyszedł do Górnika. On już zrobił Mistrzostwo Polski w 59, a ja przyszedłem dopiero do Górnika w 60 roku potem. Także, ale to nie ma żadnego znaczenia, wie pan, tylko gwoli statystyki chciałem tu po prostu... Bronił pan bramki Górnika podczas historycznego meczu w finale Pucharu, zdobywców Pucharu z Manchester City w Wiedniu. Górnik ten mecz przegrał 1-2. Proszę nam w kilku zdaniach powiedzieć o tym meczu. Znaczy, wie pan, ja przyszedłem do Górnika Zabrze dopiero w 60, właściwie na jesień w 60 roku. Górnik był już dwukrotnym mistrzem Polski, ale nigdy nie grał w europejskich pucharach, wie pan. Wtedy były przepisy, no to w ogóle jest cały temat tych przepisów, wie pan. U nas były te rozgrywki jeszcze, wie pan, na szczeblu wiosna-jesień, wie pan. Więc, żeby zakwalifikować się do europejskich pucharów, to trzeba było w następnym roku zrobić przynajmniej 3. miejsce w rundzie wiosennej, wie pan. I tego nam się Górnikowi, który w 57, w 59 był mistrzem Polski, to się nie udało, wie pan. I dlatego za Górnika wtedy grała raz chyba Gwardia Warszawa, czy Legia Warszawa, dokładnie nie pamiętam, a w drugim roku Ruch Chorzów. Górnik Zabrze pierwsze spotkanie w Pucharze Europy to grał w 61 roku z Tottenhamem. To takie było słynne spotkanie, wie pan, wylosowali się mistrza Anglii. Myśmy nie mieli żadnego doświadczenia, wie pan, ale ci Anglicy przyjechali tutaj na Stadion Śląski, 100 tysięcy ludzi, wie pan, na Stadionie Śląskim i minuta po przerwie myśmy prowadzili 4-0, wie pan. Wie pan, przy stanie 4-0 to ciężko byłoby odrobić im to, wie pan. No, wtedy przepisy były takie, że jedenastka, która zaczynała, musiała kończyć, wie pan, nie można było dokonać żadnych zmian. Jak ja teraz widzę, wie pan, że na tych mistrzostwach świata tam chyba można zrobić 6 zmian, wie pan, to są, ja w ogóle się dziwię, jak ci trenerzy to potrafią, wie pan, że nie zmienią kogoś innego, czy nie zmienią 7, wie pan, bo to jest... To potem szło rok, rocznie, troszeczkę to później po roku zmieniono, wie pan, że jednego zawodnika można było zmienić, potem 2 zawodników. Później przez długi okres czasu, jak ja grałem do końca, wie pan, to było 3 zawodników, wie pan. Oczywiście ja nie chcę w tej chwili mówić, czy wymiana 6 zawodników w trakcie spotkania to jest dobrze czy złe, bo to ja 20 lat nie siedzę w tej chwili w piłce, więc nie bardzo potrafię się wypowiedzieć na ten temat. Natomiast to, że nie wolno było nikogo zmieniać, to wiem, że to był błąd. Mhm. Myśmy z Tottenhamem grali, wie pan, przy stanie 4-0, to 2 zawodników Górnika
zawieziono do szpitala Jasia Kowalskiego i Jurka Musiałka, wie pan, bo tak zaczęli ostro grać, że myśmy skończyli w dziewiątkę i wtedy oni strzelili nam dwie bramki, mecz się zakończył wynikiem 4-2. To, że myśmy potem w Anglii przegrali 8-1, był to niesamowicie. Ja po tym meczu to myślałem, że byleby nie jeździć na wyspy, wie pan, ale jak potem zaczęliśmy z Kaluczajem, który przyszedł do nas jako trener, jeździ na te wyspy i poznałem, wie pan, na czym ta piłka angielska polega, to ja dopiero zrozumiałem, jak trzeba z nimi grać, żeby, wie pan, żeby być lepszym od nich, wie pan. I moje najlepsze mecze potem to były właśnie w meczach z drużynami angielskimi. Z Manchesterem United, z Manchesterem City, wie pan, z Aston Villa i tak dalej. Praktycznie graliśmy z wszystkimi czołowymi zespołami angielskimi. Przyszło nam, wie pan, my byśmy nigdy nie doszli do finału, gdyby nie przyszedł trener Kaluczaj do nas, wie pan. U nas przez długie lata bronił, znaczy w Górniku byli trenerzy węgierscy, wie pan. Pierwszym takim trenerem węgierskim, który był, na ten temat muszę dwa zdania tylko powiedzieć, wie pan. Pierwsze Mistrzostwa Świata, które ja tak śledziłem dosyć, mimo że jeszcze nie było telewizji, to były Mistrzostwa Świata w 1954 roku w Szwajcarii, kiedy ta słynna węgierska drużyna, wie pan, przegrała finałowe spotkanie z Niemcami, wie pan, 3-2. Jak ja pamiętam, ja słuchałem to spotkanie, bo wtedy telewizji nie byłem, słuchałem tego spotkania w radiu. Notabene nie w domu, bo myśmy nie mieli, na całej Markowice były dwa radia, oni to w oknie były te radia, i pół Markowic było przy jednym radiu, pół Markowic było w drugim, tam słuchaliśmy, to jak tych wszystkich zawodników, znaczy nie znałem osobiście, ale ze słyszenia, wie pan, o Grocicu, o Puskacie, o Suszy i tak dalej, wie pan. Nie wiedziałem, że za 3 lata ten Grocic będzie mnie trenował, wie pan. Mhm. I tak się akurat złożyło, że w 1954 roku on grał w finale Mistrzostw Świata, a w 1962 roku był trenerem Górnika Zabrze. Ale wie pan, on trenował tylko bramkarzy. Grocic trenował tylko... Ale potem byli, wie pan, było tych trenerów węgierskich, było sporo, był... I między innymi potem pod koniec lat, znaczy w połowie lat 60. przyszedł Kaluczaj, wie pan. Ja o tym nie wiedziałem, ale potem dowiedziałem, bo mieszkaliśmy w jednej klatce schodowej z nim i miałem ogromnie dużo rozmów z Kaluczajem. Mieliśmy jakieś tak, no, przede wszystkim na tematy piłkarskie, bo on właściwie to on, mimo że on był doktorem prawa, to wie pan, to dla niego to był... Trenerka to była podstawa, wie pan, to było to, no, na temat piłki nożnej mógł rozmawiać cały dzień, wie pan. I tam się dowiedziałem, że ten Kaluczaj był asystentem tego Sebesa, trenera tej drużyny, on też był na tych Mistrzostwach Świata w 1954 roku. I Sebes był taki menadżerem właściwie, on był, to był były piłkarz, on przed wojną grał w pierwszej lidze węgierskiej, nie tylko węgierskiej, bo i we francuskiej, to on miał swoich asystentów i ten Kaluczaj był jednym z asystentów właśnie na tych Mistrzostwach Świata w 1954 roku, wie pan. I on dopiero otworzył nam oczy, co to jest trening piłkarza, wie pan. To ja pamiętam, myśmy już byli chyba 6-krotnym, czy może nawet więcej, mistrzami Polski. Ale jak on przeprowadził pierwszy trening, to myśmy takie oczy robili, wie pan. To były inne treningi, wie pan. To były treningi taktyczne, to były treningi, wie pan, no, on nam otworzył oczy na piłkę, wie pan, tą światową, wie pan. I myśmy wiedzieli, że wie pan, do 66 roku myśmy co roku grali w rozgrywkach tych europejskich, no ale to przeważnie, pierwszą rundę to jeszcze czasy żeśmy przeszli, ale już w drugiej rundzie to były za wysokie progi. Jak on przyszedł, to zaczęliśmy grać w ćwierćfinale, w półfinale, wie pan, no i I w finale. I potem w finale z tym, że on prowadził tylko spotkanie do Rangersów, z Rangersami jeszcze on prowadził. Potem musiał wyjechać z Polski, do dzisiaj nie wie dlaczego, wie pan, no to były takie czasy. Dziwne czasy. Nikt się nie pytał, wie pan, i on musiał opuścić Polskę, wie pan.